Okej, witam w czwartek. Jeden dzień do weekendu. I tutaj mam coś, co mi dzisiaj przyszło. Co zamówiłem w poniedziałek. Otóż bateria do Lumi 930, ponieważ moja bateria okazała się walnięta i telefon wpadał w bootloopa. Resetował się na logu Nokia. No i postanowiłem, że sobie zrobię z tamtej baterii, co była uszkodzona, z wykorzystaniem innej, jakby innego akumulatorka, z innego telefonu bateria, tylko przełożone kontroler, tak, dobrze się mówi, tak się mówi. I no i co, no i działa ta Nokia z tą baterią, ale ma mniejszą pojemność i pewnie inaczej ją ładuje też, bo ma chyba o połowę mniejszą pojemność ten akumulator, który wrzuciłem do tej baterii. Ale skupmy się na tej baterii z Allegro za 11 zł. Są oczywiście oferty o wiele droższe, a tu przecież sprzedawca zmienił tę ofertę. A, czyli co, jeszcze raz wystawił? Czyli ma tych baterii, nie wiem, zaraz zobaczymy sobie. Taką baterię kupiłem za 11 zł. Potem się przełączymy do kamerki, która będzie to pokazywała. 11 zł i tutaj mamy opis. Sprawna, stan widoczny na zdjęciach, polecam, używany, oryginalny. Kupujesz to, co widzisz na zdjęciu, polecam. Tutaj jakiś dalszy opis jest, chyba nie wiem, dotyczy całkiem innych akcesoriów. Dostawa i płatność. Chciałem 7,35. List polecony ekonomiczny. Doszło bez problemu. 4 dni. O sprzedającym, co my tu mamy? Ile? Ma 98,4. Jeden negatyw tylko. Ktoś mu wystawił. No zobaczmy w ogóle za co. Jestem ciekawy za co. Gdzie tu są negatywy? Brak kontaktu, brak towaru, wielki negatyw. Aha, dobra, nie wnikam. Nie wnikam. Zobaczmy sobie jeszcze raz tą ofertę, bo będziemy ją zaraz porównywać do tego, co ma się w przesyłce. I działać będzie, bo też telefon odbiorę. Także tak wygląda ta bateryjka. A jeszcze zobaczmy, czy jak ofertę zmienił. Przejść do kolejnej oferty, zobaczymy. Czyli ma więcej tych baterii ten gościu, wychodzi na to. Sprzedaż zakończona. Aha. Nie, po prostu sprzedaż zakończona. Można tu kupić? No nie można. Dobra, nieważne. Tak wygląda na Allegro. A teraz przełączam się na kamerkę. Hello, hello. Jestem, dobra. I tu mam tą baterię, która mi dzisiaj przyszła. Zapakowana w taką kopertę bąbelkową. Moja Nokia Lumia 930, która ma włożoną baterię, samoróbkę taką, tylko że jest kontroler wykorzystany, dlatego działa ten akumulatorek z tym. Zresztą zobaczycie, jak będę to otwierał. Generalnie Lumia 930 do kręcenia filmików 1080p i nawet w 4K, bo potrafi kręcić 4K. Jest fajna, fajna, naprawdę. Chyba jeden z lepszych tutaj aparatów, które widziałem na razie z tych telefonów, co miałem. Tu mam jeszcze w ogóle taką też sprawną płytę do 930. Wszystko śmiga w niej, ale nie mam właśnie też ekranu LCD. Jeszcze gdzieś mam też pozostałe podzespoły. Będę musiał zamówić sobie następny jakiś ekran LCD z dotykiem od tych gości, co mi też sprzedali ten. Za chyba za 50 zł z wysyłką razem już wliczoną. Także się zrobi następną może Lumię w przyszłości.
Bo opłaca się ją zrobić, bo jest telefon naprawdę fajny, rześki. Chociaż już nie ma wsparcia i tak dalej. No dobra, otwieramy tą paczkę. Nie będę tutaj szkombinował. O, dane. Lepiej, żeby nie było widać. Otwieramy. I co my tu mamy, proszę Państwa? Zapakowana w taki ten. Dobra, to już wyrzucę. To mi niepotrzebne. I musimy wziąć sobie jakieś nożyczki. Ej, gdzie są jakieś nożyczki? Nożyczki mamy z mikroskopu. Z mikroskopu. Trzeba uważać, żeby nie uciąć tasiemki. Wezmę to z boku. Rozpakuję. Wideo jest kręcone po kablu USB podłączonym do laptopa Huawei P9. Z której strony to? Żeby nie uciąć tej siemki, bo jak utnę, to już kaplica. Muszę tutaj dokładnie zobaczyć, czy to jest góra. No i poszło, dobra. Mamy baterię. Tak wygląda bateria z Allegro za 11 zł. Spoko, odklejona. No i co? Przydałoby się sprawdzić chociaż. Gdzieś tu miałem miernik. Zobaczymy, jak ona jest w ogóle naładowana. Moja kombinacja alpejska, mój miernik, który gdzieś tam znalazłem. Nie będę mówił gdzie. 20 V. Zobaczymy, czy ona jest jeszcze jakoś naładowana. Tak, to będą dwa skrajne piny. Ten i ten. 2,90. Rozładowana jak cholera. Trzeba będzie ją podładować. To zrobimy. Sobie tutaj już odłączę, żeby się bateria nie wyczerpała. Wiecie, dlaczego to zrobiłem w ogóle? Bo w tym mierniku jest taka malutka bateria 12 V. Ona szybko się bardzo rozładowywała i włożyłem sobie na zewnątrz 9 V, która działa długo. Już. Także dobra, przechodzimy do rozkręcenia telefonu. A telefon będziemy musieli klapkę ściągnąć, gdzie moja magiczna kostka. Pomarańczowa. Magiczna kostka. Muszę się tylko tutaj ładnie wbić. Dobra, już sobie podważyłem. Jest, widzicie, włożona bateria od BlackBerry 9900. Tylko że kontroler jest od baterii z Lumi. Takie małe oszukaństwo. O, teraz odkręcanie tych śrubek. Oh my god. Trochę to zleci. Na tym. Tu mamy chyba najmniejszy. Tak, dobra. Tak, czy ja muszę w ogóle odkręcać? Nie, nie muszę śrubek odkręcać. Okej, co ja? Pogubiłem się już. Po prostu ją wyciągnę. Także to będzie taka może już bateria. A niech będzie do testowania. Kiedyś gdzieś może znowu zobaczę jakąś Lumię 930 uszkodzoną. To będę miał chociaż baterię, żeby ją sprawdzić. Będę pewny, że ona działa. I teraz wkładamy bateryjkę z Allegro. To trzeba teraz fajnie tutaj, kurde, tak włożyć, żeby nie zahaczyć, kurde. To jest problem właśnie z włożeniem tej baterii, żeby tą tasiemkę tutaj nie uszkodzić ani nic. Może zobaczmy w ten sposób. O, dobra, jest. Trzeba po prostu
Posuję tak, jakby wsunąć pod tą tasiemkę. Tutaj ją teraz podłączymy. Podłączyliśmy. I my mamy tu jeszcze co? Śrubeczkę, która już zrobimy tak, żeby było tip-top. Wkręcę ją, bo tu nachodzi taka blaszka, która tą dociska. Takie zabezpieczenie. Zabezpieczenie, żeby się nie wypięło z gniazda przy jakimś, nie wiem, upadku czy czymś. A jak to się wkładało? Nie tak. Trzeba tu. I mamy. Dobra, wkręcimy tą blaszkę tak, żeby docisnęła. A co to, nie chce się wkręcić? Czy nie ta śrubka, czy co? Chwila, bo coś mi tutaj nie gra. Nie, no dobrze jest. Dlaczego nie chce mi złapać? Why? Nie wiem, chyba nie ta śrubka. Coś mi nie pasuje, albo gwint się spierdzielił? Czy mam tu jakieś inne śrubeczki jeszcze? Nie, tu nie mam żadnej. Dlaczego mi się nie chce wkręcić, no? Ale lipa. Na chwilę wyciągnąć to i coś zobaczę jeszcze z tej blaszki, czy to się wkręci? No wkręca się, ok. Czyli jakby nie łapie. Bo nie łapało minimalnie. Zaraz spróbuję to jeszcze jakoś docisnąć, może mocniej. Bo musi złapać. Dobra. Nie chcę. Walić to będzie. Albo niech będzie sobie na razie tak. Ja muszę teraz zobaczyć, czy ona będzie działać. Robimy pierwsze włączenie. Zawibrowała. Nie może być lopa. But lopa. Jak będzie but lop, to znaczy, że bateria jest do bani. A szybko sobie jeszcze tutaj podłączę ją. Podładowanie. Niech się tylko włączy. O ile się włączy? Włączy się. Super. Pewnie będzie już i tak na wyczerpaniu bateria. Chyba 81. Powinno być, nie wiem, mniej niż 10%. Tak mi się wydaje. Albo coś tego, wąt karty SIM. No bo nie mam włożonego SIM-a. Ok. Bateria ma 44%. Podłączymy podładowanie. Ładuje. Ładuje bez problemu. O tyle powiem wam, że
Huawei P9 Lite ma dobrze, że potrafi robić bardzo dokładnie z bliska przybliżenia. Tego autofokusa łapie. To wychodzi jeszcze i tak nie dałem maksymalnie jakieś 5 cm. Widzicie? Zarąbiście łapie autofokusa z bliska. No i okej. Włączył się telefon. W bootloopa nie wpadł. Teraz tylko bym chciał tą blaszkę wkręcić. Ja gdzieś mam jeszcze indziej śrubki w moim magicznym pudełku. Jezu, ile tu mam śrubek. Kurczę. Znajdź teraz taką odpowiednią. Wiem, że gdzieś są. Kurde, nie. Gdzieś miałem jeszcze. Może kabel od słuchawek mam długi, to mogę sobie po pokoju trochę pochodzić. Bo teraz aktualnie jestem koło szafy, której gdzieś miałem. Tu będą chyba jakieś śrubki przyczepione. Tak, mam. Tu mam jakieś śrubeczki do głośniczków przyczepione. Zobaczymy inne. Tylko nie za długie. Zobaczymy tą. Praktycznie. Ups. Praktycznie to samo. A nawet jeszcze mniejsza to jest. Nie, tej nie wezmę. No dobrze, weźmiemy dłuższą. Zobaczymy. Nie. Weźmiemy tą. Zobaczymy, czy to załapie. Okej, zobaczymy taką czarną. By pasowała elegancko. Super, no idealnie weszła. Czarna śrubeczka. Zresztą mogę nawet zrobić porównanie. Ta nie chciała się wkręcić. Franca. A ta się wkręciła. Czarna elegancko wchodzi. Warto mieć zapas śrubek. Dobrze, to nie iPhone. No, ta załapała. Ta wchodzi idealnie. Pięknie. No i co? Bateria działa. Ładuje się. Będę miał tą Lumię na zakończenie. Powiem tak. Ja sobie ją i tak zostawiam do kręcenia filmów. Świetny ma aparat, naprawdę. Genialny aparat. Za tą cenę, co ja to kupiłem, to mam świetny sprzęt do kręcenia filmików. Byłem teraz ostatnio na imprezie takiej w sobotę, gdzie kręciłem filmy i naprawdę nakręciła zarąbiście. Moje papugi się piorą. No. Także Lumia 930 polecam, jeżeli ktoś chce kręcić w miarę dobrej jakości filmiki. Full HD i w 4K. Zresztą możecie nawet na moim kanale zobaczyć. Gdzieś to mam wrzucone, jak kręciłem w 4K tym telefonem. Fajnie to wyszło. Śrubki idą do torebeczki. No i to by było na tyle. Taka wymiana baterii z Allegro za 11 zł. Oryginalne są o wiele droższe oczywiście. Potem sprawdzę, przetestuję sobie, wezmę do pracy jutro. Zobaczę, ile mi pochodzi na tej baterii. Jak coś, to dopiszę w opisie filmu taką informację, ile mi ta bateria trzyma. To by było na tyle. Ja kończę nagrywanie, bo filmik już pewnie zajmuje 2 giga, bo nagrywam bez kompresji. Bo wtedy mi tak nie laguje ten OBS. No i co? Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów telefonów.